programie Pytania do Prezydenta poprosiliśmy Mirosława Pobłockiego o komentarz do wyniku wyborów prezydenckich w Polsce i w Tczewie. Zapytaliśmy go również o refleksję po wizycie kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej Rafała Trzaskowskiego w naszym mieście. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że było bardzo dużo ludzi. Myślałem, że o tej porze w ciągu tygodnia pracy 9 czy 9.30 to nie jest dobra godzina, żeby zebrać mieszkańców na bulwarze. Okazało się inaczej, naprawdę przybyły tłumy ludzi, przybył też rzeczywiście kandydat. Według mnie poznał się z dobrej strony, bo mówił bardzo inteligentnie, bardzo mądrze, adresował swoje wypowiedzi do mieszkańców. Wspomniał oczywiście o moście, bo jak żeby inaczej, o tych niespełnionych do tej pory obietnicach. Mam nadzieję, że to nie będzie kolejna obietnica ze strony kolejnego kandydata na prezydenta, tylko w końcu coś wokół mostu drgnie i most otrzyma zasłużone dofinansowanie. W Tczewie frekwencja wyniosła około 63%. Czyli bardzo dobry wynik. Zresztą generalnie w skali kraju ta frekwencja była duża. Widać, że apele polityków odniosły skutek i mieszkańcy poszli do urny. Jak prezydent skomentuje sam wynik tych dwóch kandydatów, którzy rywalizują ze sobą i będą brali udział w drugiej turze. Ogólnopolski to różnica, 14 niemalże procent, natomiast wynik w Tczewie to różnica niespełna dwóch. Ale zwycięski, tak. Ale zwycięski w obu przypadkach i w Polsce i w Tczewie jest Andrzej Duda. Rzeczywiście w Tczewie obaj kandydaci szli, można powiedzieć, łeb w łeb i wynik można byłoby uznać za prawie remisowy, no bo 2% to nie jest dużo, to nie jest duża różnica. Najważniejsze to będzie to, co w drugiej turze się uda przyciągnąć poszczególnych kandydatów, znaczy przez kandydatów przyciągnąć wyborców, bo to dopiero zdecyduje o wyniku. Być może ten wynik będzie też porównywalny do tego, co było w Tczewie, czyli jeden wygra niewielką różnicą głosów.